Dzień dobry. Tematem lekcji jest opis ruchu drgającego. Wyobraźmy sobie, że na sprężynie mamy zawieszony ciężarek i działają na niego dwie siły. Siła grawitacji, która ciągnie go w dół, i siła sprężystości, która próbuje przeciwdziałać sile grawitacji. W momencie, jeżeli ten ciężarek jest w bezruchu, mówimy, że nasz układ jest w położeniu równowagi. Czyli w ruchu drgającym możemy wyróżnić tak zwane położenie równowagi. W położeniu równowagi ten warunek, siła grawitacji, siła sprężystości, musi być spełniana. A co by było, gdybyśmy nasz ciężarek szarpnęli w dół, wybili go z położenia równowagi? To nasz układ zacząłby, proszę zobaczyć, drgać. Raz w górę, raz w dół. Raz w górę, raz w dół. I proszę zwrócić uwagę również, że za każdym razem nasz ciężarek będzie przechodził przez położenie równowagi. O, przez to położenie. Ale z położenia równowagi będzie się odchylał. W tym wypadku, proszę zobaczyć, 2 cm w górę, 2 cm w dół. I to maksymalne położenie, maksymalne odchylenie nazywa się amplitudą. Oznaczamy amplitudę dużą literką A i oznacza nam maksymalne wychylenie. I jednostką amplitudy jest oczywiście metr albo jego wielokrotności. Wykresem ruchu drgającego jest sinusoida. To, co widzimy w tej chwili na rysunku. Tuż w tym miejscu mamy nasze położenie równowagi. Więc tutaj i u góry, tu mamy amplitudę i tu mamy amplitudę, czyli maksymalne wychylenie w górę i w dół. Czyli tu idzie wychylenie w górę, proszę zobaczyć, tak? A tu mamy wychylenie w dół, każdorazowo przechodzące przez położenie równowagi. Czyli o, ten odcinek będziemy nazywać amplitudą i ten odcinek, czyli odchylenie od położenia równowagi. Ten rodzaj krzywej nazywamy sinusoidą. Jest ona alegorią w języku polskim do określania, że coś jest bardzo zmiennego. Zmienia się od plusa do minusa. Można czasami w języku potocznym jako przenośnie usłyszeć, że coś się dzieje jak sinusoida. Na przykład pogoda jest taka zmienna, z mrozu do upału na przykład, czy inne bardzo zmienne rzeczy. Jak odczytać na takiej sinusoidzie amplitudę? No popatrzmy na ten rysunek. Mamy tutaj o maksymalne wychylenie, prawda? I odpowiadającym mu wartością są 4 cm, zarówno u góry, jak i na dole, prawda? Czyli amplituda równa się 4 cm. Proszę zobaczyć również, że wykres ten jest w funkcji czasu. Tu idzie czas w sekundach. Prawda? Tu też mamy czas, proszę zobaczyć, w sekundach. 1,5 sekundy, 3, 4,5, 6 i tak dalej, i tak dalej.
okres i częstotliwość ruchu drgającego. Czym jest okres? Okres to czas jednego pełnego drgania. Czyli jak sprężynka wykona pełne jedno drganie, wróci do swojego punktu wyjścia. Jak zauważyć to na naszym wykresie? Skoro tu mamy oś czasu w sekundach, to kiedy będzie jedno pełne drganie? Kiedy wróci z powrotem to samo miejsce? Czyli ta sprężynka od położenia równowagi szła w górę, potem idzie w dół, wychylenie w przeciwne i z powrotem wróciła do położenia równowagi i to jest jedno pełne drgnięcie, można by powiedzieć. I ten czas to jest okres. Oznaczamy go dużą literką T. W tym wypadku okres T wynosi, jak widać, 6 sekund. Drugim pojęciem bardzo ważnym w ruchu drgającym jest częstotliwość. Jest to liczba pełnych drgań w czasie. Częstotliwość oznaczamy literką F, a jednostką częstotliwości jest herc. Herc. Gdyby chcieć mieć bardziej czytelną jednostkę, to herc to jest po prostu 1 przez sekundę. Dlaczego 1 przez sekundę? Ponieważ częstotliwość to jest, jak powiedzieliśmy, liczba drgań n przez jednostkę czasu. Liczba drgań przez jednostkę czasu, czyli w mianowniku mamy sekundę, dlatego przez 1 przez s. Drugim wzorem na częstotliwość jest to, że częstotliwość jest odwrotnością okresu, też bardzo ważny wzór, warto by go wiedzieć. W związku z powyższym, ile będzie wynosić częstotliwość w naszym przykładzie? Jest to jedno drganie na 6 sekund, czyli 1/6 sekundy, czyli 1/6 herca. Czyli mamy, jak widać, dwa parametry tego drgania. Okres drgań, częstotliwość drgań i jeszcze oczywiście możemy odczytać amplitudę, bo to już umiemy. Odczytać amplitudę, która wynosi 4 cm. No i tak mamy, proszę zobaczyć, z wykresu odczytane 3 podstawowe parametry ruchu drgającego. Amplitudę, okres i częstotliwość. Dokonajmy analizy wykresu ruchu drgającego. Tu mamy maksymalne wychylenie. Proszę zobaczyć. Tu mamy maksymalne wychylenie w górę. Tu mamy maksymalne wychylenie w dół. W związku z powyższym o amplituda zarówno tu, jak i tu będzie wynosić oczywiście 3 cm. Czyli możemy sobie napisać pierwsza dana, która wynikła z wykresu, amplituda A wynosi 3 cm. Okres drgań. Okres, czyli czas jednego pełnego drgnięcia.
odkąd, dokąd by tu liczyć? No załóżmy, tu mamy położenie równowagi przy pozycji 1, 2, 3, czyli w 0,3 sekundy. Tu mamy położenie równowagi wracające i pełne drgnięcie robi się dopiero w tym miejscu, czyli mamy pełne drgnięcie od 0,3 do 1,6, czyli w tym momencie mamy 1,6 sekundy. 1,6 sekundy, czyli pełny okres to będzie różnica. 1,6 odjąć 0,3, czyli równa się 1,3 sekundy. To jest pełny okres drgnięcia. W takim wypadku, jak obliczyć częstotliwość? Można obliczyć częstotliwość albo jako liczba drgań w jednostce czasu, albo można obliczyć częstotliwość jako odwrotność okresu. Skoro mamy podany okres, to nie ma co kombinować, go po prostu wstawić, że częstotliwość to się równa 1 podzielić przez 1,3 sekundy, a to się równa w przybliżeniu oczywiście 0,77 1 przez sekundę, a 1 przez sekundę to jest właśnie jednostka częstotliwości, czyli herc. 0,77 Hz. I w ten sposób uzyskaliśmy trzy podstawowe dane, jeśli chodzi o ruch drgający. Amplitudę, okres i częstotliwość. Na podsumowanie takie proste zadanko, że dziecko buja się na huśtawce, czyli huśtawka się buja do przodu, huśtawka się buja do tyłu i dziecko się nam huśta. I wiemy, że huśta się do tyłu i huśta się do przodu. Od jednego do drugiego maksymalnego wychylenia do przodu. Tak? Do przodu, czyli od jednego do drugiego maksymalnego wychylenia mijają 2 sekundy, czyli okres tego drgania T wynosi po prostu 2 sekundy. Jaka jest częstotliwość? Częstotliwość jest liczba drgań, może napiszmy wzór, liczba drgań na czas, czyli jedno drgnięcie na 2 sekundy, czyli częstotliwość jest 0,5 Hz. O, 2 sekundy napiszmy. Albo obliczając tego drugiego wzoru, częstotliwość jako odwrotność okresu, proszę zobaczyć, 1 przez 2 sekundy wychodzi dokładnie to samo, 0,5 Hz. I takie proste zadanko. Zadanie drugie jest analogiczne jak przykłady, które omawialiśmy w czasie lekcji. W związku z tym spróbujcie samodzielnie obliczyć amplitudę, obliczyć okres drgań oraz obliczyć częstotliwość. Za chwilę pojawi się plansza, pauza. Spróbujcie samodzielnie, a potem pojawi się rozwiązanie. No i sprawdzamy. Mamy amplitudę równą 5 cm, położenie równowagi do położenia równowagi do położenia równowagi wróciło na to samo miejsce w 2 sekundy, czyli okres jest 2 sekundy. Odwrotność okresu 1 przez 2 sekundy równa się 0,5 Hz. Jeżeli tak ci wyszło, to gratuluję. Myślę, że wiesz, co to jest amplituda, okres i częstotliwość, a to najważniejsze pojęcia w ruchu drgającym. Dziękuję.